Dennis Adamak is the best Polish boxer out there. He's won 2 world titles, and his record is impressive, 40-1 including 27 knockouts. And on April 24th, he's going to enter the ring for the biggest challenge of his career, as he's going to take on Chris the Nightmare Areola, a boxing star in his own right, right here in Ontario, California. Mexican boxers are known for their heart. What are Polish boxers known for? Meksykańscy bokserzy są znani, że mają olbrzymie serce do walki. Z czego są znani polscy bokserzy? No, ja je mam i gdy nie masz serca, nigdy nie zwyciężysz. You see me fighting? Do I have a heart? Of course I have a heart. So this is your answer. Why boxing? Why not soccer? Why not, like, you have the race car driver, number 2 in the world. Why boxing? Yeah. Dlaczego boks? Dlaczego nie jesteś kierowcą zawodowym? Dlaczego nie jesteś grałem w piłkę wiele lat, ale jednak mam swoje przeznaczenie, Bóg dał mi największy talent do boksu i to właśnie robię przez 20 lat. Believe it or not, but I was very, very good soccer player, but... Really? Maradona? Yeah. No. Very good soccer player, but, you know, something I got, it's something else for me in his plans, and it was to be a boxer. You love beating people up. Why? Lubisz, kurde, tłuc ludzi, kurde, dlaczego? No to już, to są talenty, no dostałem taki talent Pana Boga i nigdy nie chcę krzywdy zrobić przeciwnikowi, chcę pokazać widowisko i też są sporty walki, no są rękawice, trudno, są te ciosy i ja tego już nie zmienię. Nie. Natomiast zawsze dziękuję Bogu, że schodzę z ringu zdrowy przeciwnik. They know what they are doing going into the ring. This is boxing. They don't expect me not to hit them. But, you know, more seriously, I always pray for me and for my opponent to not get hurt. Obviously, I want to win, but every time the fight ends, I thank the God that both of us are healthy. Back in the 70s, Poland would win every medal in the Olympics. You had Gortat, you had a lot of it. What happened between the 70s to 2010 till you came? What happened in 40 years? Co się stało, kurde, że w latach 70 Polacy zdobywali tyle medalów na Olimpiadach, a potem koniec. I nagle nadszedł Tomek Adamek. Co się stało? Przez te 40 lat. No, wyjechałem z Polski i wiele sportów właśnie idzie w dół przez to, że jednak nasz kraj nie ma, mi się wydaje, funduszy na to, by się rozwijać, tak jak na zachodzie sportowcy i dlatego ja postanowiłem wyjechać z kraju. Unfortunately, Poland doesn't have as many funds like the other countries to develop sports like boxing. So after the time that we were really dominating, you know, in the European boxing world championship as amateurs, then nothing happens. And one of the reasons why I left and become a professional is I understood the only way for me to go up is to become a professional and move to the United States. In boxing, making weight is very important. It's very tough for so many people to make weight. Chris Areola's secret was beer and tacos. How did you make weight? Why did you go up every time? Że ciężko jest utrzymać wagę. No, kolega Areola utrzymuje wagę przy pomocy piwa i tacos. W jaki sposób ty trzymasz tą wagę, którą masz w tej chwili? Jestem naturalny. To 224 funty to jest moja naturalna waga. Dzisiaj, wczoraj ważyłem 220, jak ci mówię. I am in a good position because this is my natural, really natural weight, so I don't have to do anything special. This is, you know, before I flew in, I was 220. So 24 hours ago, so not doing anything because I am still having a rest. So I don't have to do nothing to lose weight, and this is a beautiful thing about being heavyweight. What's your favorite soccer team? Ulubiony zespół piłkarski. Polska. Ja im kibicuję, bo jestem Polakiem. Polish national team, no question about it. Really? What would you do today if you weren't a boxing champion, a boxing star? Kim byłbyś, jakbyś nie był mistrzem świata, fenomenalnym bokserem? No, to tylko wie Pan Bóg jeden na niebie. Nie jest mi dane wiedzieć, kim bym był. No, dziś jestem pieściarzem i dziękuję Bogu, że mogę w ten sposób zarabiać na życie. God put me in this role and only He knows who I would be if I would not be a boxer. I have no idea what else I could do. Who's the best pound-for-pound fighter today? Najlepszy pięściarz bez podziału na kategorie wagowe. Nie chcę wymieniać, bo jest wielu dobrych pięściarzy i trudno tu kogoś wymieniać, kogoś uniżać, że jest gorszym. Jest wielu pięściarzy, jak Mayweather, jest Pacquiao, jest, rozumiesz, mnóstwo zawodników, którzy mają serce do walki i robią się to widowisko. It's, you know, when I name one, the another one will not be happy about it. So, you know, there is Pacquiao, there is Mayweather, both of them are unbelievable boxers. So
we are in living in a good times. We have a, you know, this kind of discussion about who is the best when we have two great boxers. Adam Mack will enter the ring April 24th in Ontario, California to face Chris the Nightmare Arreola in what's poised to be one of the best fights of this year. In Los Angeles, I'm Eli Sekbak, reporting.